Mateusz Klich tuż przed odebraniem Pucharu Holandii, jak widać na załączonym obrazku, miał bardzo dużo do powiedzenia. W związku z tym postanowiliśmy porozmawiać z reprezentantem Polski na temat Pucharu Holandii, Pucharu Polski i Stadionu Narodowego. Choć nie zastaliśmy go tak jak podczas fety w szlafroku, to przywitał nas młodzieżowo. Siema. Siema. Widzisz, co jest za moimi plecami? Stadion Narodowy. Ale jest pusty. Wiesz dlaczego? Bo się obrazili kibice. No, bo zakaz stadionowy obowiązuje. Chciałem zapytać, czy kibice Ajaxu dostali jakieś zakazy stadionowe po finale Pucharu Holandii? No, z tego co wiem, to chyba mają zakaz na chyba długi czas na fejna przyjazdu, ale nie jestem pewien, nie chcę wymyślać. To było dla was jakiś ważny moment tego finału? Bo tak po tych racach to Ajaxowi się średnio chyba grało. Znaczy, ciężko mi powiedzieć, nie? Bo na pewno dziwna sytuacja. Pierwszy raz się spotkałem w życiu, że akurat nie rzucili na boisko racę, ale, no ale wydaje mi się, że zaczęliśmy tak bardzo dobrze mecz i przed tymi racami już, więc myślę, że byśmy po prostu grali tak samo, jak zagraliśmy po powrocie z szat. To było twoje pierwsze trofeum i myślę, że tak naprawdę dopiero chyba ten mecz finałowy pokazał, to jego temperatura, zainteresowanie tym wszystkim, pokazało chyba, jaki to jest, przynajmniej z twojej perspektywy, jakie to jest ważne trofeum i prestiżowe w Holandii. No tak, muszę powiedzieć, że znaczy ogólnie u nas już od ćwierćfinału, półfinału się zaczynała taka mała gorączka pucharowa, bo wiadomo, że Zwolle to mały klub, więc dla nich, ale do półfinału, czy do finału samego już było osiągnięcie, więc można było odczuć, że ludzie żyją tym, więc było bardzo fajnie, a to co było w finale i po finale, co się działo, czyli nawet już przed wyjazdem naszym do Rotterdamu, to naprawdę przekroczyło moje wszelkie oczekiwania. No to co się działo? Wiesz co, kibice nas na przykład wyjeżdżaliśmy po treningu do Rotterdamu dzień wcześniej, to paręset osób na pewno blokowało autostradę, nie dało nam wyjechać i ludzie się cieszyli, jakbyśmy już wygrali. I to było na pewno bardzo, bardzo fajne przeżycie, a jak już wracaliśmy z samego Rotterdamu, to już w ogóle było wspaniale. Fajnie było pokazane w przystanie 4-1 dla was, że już wtedy kibice z Wolę płakali. To była taka reakcja bardzo, bardzo popularna wśród kibiców z Wolę. To jest też takie chwytające chyba za serce. No, 4-1 do przerwy z Ajaxem w finale to chyba mało jaka drużyna sobie mogła na to by pozwolić. Naprawdę zagraliśmy mecz idealny, więc kibice widziałem po meczu. Też miny kibiców i po przyjeździe do Zwolle, więc nikt się tego nie spodziewał, więc to na pewno było bardzo wielkie zaskoczenie dla wszystkich i dla nas też, nie powiem, bo nie wyobrażałem sobie, że wygramy 5-1 za Ajax. Podobno piłkarz fotograf piłkę, żeby zdobywać trofea, to twoje pierwsze i faktycznie to jest uczucie, którego się nie da z niczym porównać? Faktycznie po to się gra? No, teraz mogę coś na ten temat powiedzieć. Wreszcie. Wreszcie, no na pewno. A na pewno bardzo fajne uczucie, jak się zdobywa cokolwiek, bo... Ale no faktycznie, no gra się w piłkę po coś. Można mieć meczów 1000 i nie zdobywając żadnego trofeum, to tak, to jak jednym już wszystko jakiś niedosyt jest i faktycznie teraz, jak zdobyłem tą Puchar Holandii, to no, przez pierwsze dwa dni ciężko mi było dojść do siebie i uwierzyć, bo to naprawdę poszło za łatwo, bo się można było tego spodziewać, ale teraz czuję się naprawdę fajnie i cieszę się, że jest do końca pierwszy trwa. A czy Puchar Holandii to jest taka impreza, o której się mówi cały rok i jakby jej prestiż jest na takim poziomie, jakim powinien być, czy tylko ten finał jakby był takim finałem godnym tego trofeum? To wydaje mi się, że bardzo poważnie te drużyny traktują Puchar, bo nie ma wystawiania drugich składów czy jakichś młodych zawodników, tylko każdy chce po prostu wygrać ten finał, bo to jest najkrótsza droga do europejskiej piłki, więc wydaje mi się, że każdy stara się i daje 100% siebie w finale, no bo tyle to jest 5-6 meczów i jesteś już w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej, więc no, szybszej drogi nie ma. Piotrek Sierczewski powiedział przedwczoraj u nas, że jedyne czego mu brakuje w CV, jeśli chodzi o piłkarza, to zagrać na Stadionie Narodowym. Ty to przeżyłeś. To faktycznie jest takie specjalne uczucie, bo prezes Zbigniew Boniek mówi, że on jakby czuje taki respekt przed Stadionem Narodowym i wyobraża sobie, że piłkarze Zagłębia i Zawiszy będą mieć naprawdę gorąco przed meczem, bo to jednak wpływa ten obiekt. No,
wpływa, zwłaszcza jak pierwszy mecz miałem zagrać na terenie narodowym przeciwko Czarnogórze. Tak chyba był mój debiut na stadionie narodowym, to wiem, że czułem lekki stres, wiadomo, i bardzo chciałem już wystąpić na tym stadionie, bo prezentuje się znakomicie i cieszę się, że taki powstał, bo nie w każdym kraju jest stadion narodowy, a to jest takie miejsce, gdzie jednak mimo wszystko aż chce się grać i powoduje większe emocje jeszcze niż tylko stadion. To co 2 maja robisz? Mecz grasz ligowy? 2 maja? Nie, 3 maja mam mecz. 3 maja, no to może wpadniesz, stadion czeka, bilety się jakieś znajdą. Byłoby troszeczkę bliżej. Może być full, więc może być ciężko z biletami. A bilet się jeden znajdzie, zarezerwujemy dla Ciebie. W każdym razie dziękuję Ci bardzo i życzę udanego dalej świętowania i jakby efektów tego świętowania, czyli eliminacji do Ligi Europy. W takim razie. Wypoczywaj. Pozdrawiam serdecznie. Również wszystkiego dobrego. Mateusz Klich był naszym specjalnym gościem. Także zachęca, żeby przyjść na Puchar Polski, czy nie? Czy nie zachęca? Tak, zachęca jak najbardziej. W takim razie 2 maja o godzinie 18:30 widzimy się wszyscy na Stadionie Narodowym w Warszawie.